dobry, witam Was serdecznie i pozdrawiam ze Skoczowa. Mamy dzisiaj sobotę, 22 lipca. Zechcimy wspólnie wsłuchać się w to, co Bóg chce nam przekazać przez hasła dzisiejszego dnia, które znajdują się w przewodniku z Biblią na co dzień. W Księdze Izajasza, 25 rozdział, 9 wiersz czytamy: To Pan, któremu zaufaliśmy, weselmy się i radujmy się z Jego zbawienia. Z kolei w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11, wierszu 1 mamy napisane: Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Te dwa wersety są cenne i wartościowe, dlatego że one nie tylko i wyłącznie definiują tego, czym jest wiara, ale te słowa w bardzo czytelny i klarowny sposób mówią nam o tym, jak powinniśmy innym mówić o Panu Bogu, w jaki sposób powinniśmy innym osobom, tym, których spotykamy, pokazywać czy też świadczyć, gdzie tak naprawdę jest nasze serce. Zdajemy chyba sobie sprawę z tego, że nasza wiara nie może polegać na tym, że tylko i wyłącznie mówimy, deklarujemy, ale nasza wiara, słuchajcie, musi być ugruntowana na Bożym Słowie, i nasza wiara musi być także ugruntowana na zaufaniu. Nie tylko, że mówimy, ale w pełni ufamy. Czujemy, że nie my, ale Bóg w naszym życiu jest najważniejszy. No ale słuchajcie, czy mamy każdego dnia czas na to, aby chociaż na chwilkę tak na spokojnie usiąść, nie w pośpiechu, ale naprawdę usiąść, wyciszyć się, zerknąć do Biblii? I czy mamy ten czas na to, żeby wysłyszeć, co Bóg chce nam powiedzieć, przekazać? Czy pamiętamy o tym, żeby każdego dnia się tak naprawdę zatrzymać i choćby obejrzeć krótki, kilkuminutowy filmik, taki jak ten, aby naszą więź z Panem Bogiem umocnić? Ja wiem, że te dwie czynności są proste. Ktoś powie, że one są banalne, ale one są niezbędne do tego, aby nasza wiara była żywa, realna, prawdziwa. No tak. Ale tak jak usłyszeliśmy dzisiaj, ważne jest jeszcze zaufanie. Bo w byciu chrześcijaninem, ewangelikiem nie chodzi tylko o to, że czytam, oglądam, ale naprawdę ważne jest to, że umacniam moje zaufanie względem Boga. Że wiem, że On jest. Wiem, że mogę na Niego liczyć. Wiem, że pomoże, zadziała. Łatwo mówić o zaufaniu, kiedy wszystko się układa, kiedy wszystko super idzie po naszej myśli. I dużo trudniej jest ufać, kiedy przeżywamy jakąś trudność, tragedię, niepowodzenie, chorobę, utratę pracy, zdradę. No ale słuchajcie, my musimy pamiętać, że nigdy, nieważne w jakim doświadczeniu, nieważne co się dzieje, nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze nasz kochający Ojciec jest obok. Zawsze wesprze. Słuchajcie, to jest powód do tego, że tak jak w Księdze Izajasza usłyszeliśmy, mamy się weselić i radować. I właśnie ta nasza radość, to weselenie się z tego, że Bóg nad nami ma swoją pieczę, ma swoje skrzydła, ma nas w swoich rękach, to jest to, co mamy przekazywać. To jest to, jak ma wyglądać Twoja czy moja codzienność. Posłuchajcie, nasz Stwórca naprawdę jest w stanie dokonywać niepojętych dla nas rzeczy. Pięknie to opisał zresztą zespół TGD. Jest to takie przemyślenie, modlitwa na dzisiaj. Tylko jedna wiara i tylko jeden Bóg. Wiele drogowskazów, tylko jedna droga. Wiele drogowskazów, lecz nie ma wielu dróg. Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Kto wie, że wiara czyni cuda? Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Ja nie. Ja wierzę. Wiara czyni cuda. Ty też uwierz. Bóg Cię kocha. Zaufaj. Daj Mu się prowadzić. Pomódlmy się. Łaskawy i miłosierny Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień
i prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo, o Twoje prowadzenie. W szczególny sposób zatrosz się o tych, którzy przeżywają różne trudności, doświadczenia. Jeżeli, Boże, możesz, zadziałaj w ich życiu. Odmień ich sytuację, a jeżeli masz inny plan, to utwierdź, że nie są sami. Utwierdź, że jako kochający ojciec jesteś obok i nigdy nie zostawiłeś ich samopas. Posyłaj, Boże, nam wszystkim swego Ducha Świętego, aby umacniał naszą wiarę, aby wskazywał tą właściwą drogę, która do Ciebie prowadzi. A prosimy Cię o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam dobrego i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia.